Dzień dobry, dzień dobry. Zobaczcie, czym jestem wieziony i kto mnie wiezie w ogóle, zobaczcie. Siema, siema. Jedziemy Kamila samochodem. No szczerze powiedziawszy, jako prezes powinienem jechać o tutaj. Tutaj siedzieć, z tyłu. A dlaczego nie siedzę z tyłu tutaj? No nie, z tej strony mógłbyś usiąść. Ale prezes powinien siedzieć tutaj z tej strony. Z prawej. A dlaczego z prawej nie usiadłem? No nie działa ten zamek cały czas. No. Jeszcze tego nie ogarnąłem. Tak naprawdę jeszcze dużo rzeczy nie ogarnąłem. No po prostu z braku weny. Z braku weny, no bo no, czas jest, tak, w weekend coś tam po pracy też mógłbym zostać. Ale no... Póki co mi się nie chce. Nie są to też jakieś tematy na już. Wszystko tak naprawdę w czasie można zrobić. Autko jest sprawne, także jeżdżę sobie i tyle. No. I czekam na motywację. I tyle. No. A dzisiaj jest weekendzik, sobota. Ładna pogoda, spadł śnieżek w nocy, chociaż troszkę. Także zabieram prezesa do Campinosu na spacer. Przygotowałem prowiant, także spędzimy sobie trochę czasu na łonie natury. Ja tak powiem wam, od jakiegoś czasu mam ochotę gdzieś tam sobie pospacerować, ale nie miałem jakiejś motywacji, tak jak Kamil nie miał tej motywacji albo chęci pogrzebać tutaj w swoim samochodzie. I dzięki temu, że mnie Kamil tak po prostu mówi, chodź pojedziemy, mówię dobra, namówiłeś mnie, jedziemy. A teraz odnośnie jeszcze tutaj chęci w ogóle tego projektu, no trudno to nazwać projektem, no po prostu samochód użytkowy, fajny, klasyczny, słynna siódemka E38, można powiedzieć. Myślę, że na wiosnę może Kamilowi się zechce coś w tym samochodzie robić. Będzie pogoda, słoneczko, witamina D. A ja was zachęcam do motywacji właśnie Kamila. Napiszcie tam w komentarzu: Kamil, nie opierdzielaj się, kurde, weź się do roboty, masz fajny samochód. Pokaż nam, widzą, co tutaj robisz w aucie. Zobaczcie, się śmieje. No dobra, ja liczę na was. No i co, pokażemy jakąś relację ze spaceru po lesie. Zapraszam do oglądania. Można powiedzieć, że wylądowaliśmy właśnie w miejscu, do którego przywiózł mnie Kamil. Tak, teraz sobie usiądziemy coś zjeść. Później pójdziemy tutaj, tu jest taki szlak, że się tu się wchodzi, tędy się wychodzi. Takie kółeczko zrobimy, to on tam ileś tam trwa. A później na taki dalszy szlak, no to przejdziemy sobie na drugą stronę ulicy. I tam już się idzie, no i tam... Jak wyjdziemy, no to po prostu zapamiętamy no, czas wyjścia, no i jak będziemy chcieli wracać, no to trzeba się będzie niestety wrócić tą samą drogą, no bo tu może gdzieś, o albo tu jest tak bardziej sucho. O, fajowo, super. No bo jest na tyle długi, że go nie przejdziemy, a nawet jakbyśmy go przeszli, to kto by nas odebrał stamtąd, nie? Tak jest. To jest taki minus tutaj właśnie, na takich dużych szlakach. No ale co zrobić? Jest energia? Jest energia. Dobra, zapinamy tutaj. Z tym,
z tym, to plecak waży człowieku 60% mniej. Tak? Jak to zapniesz. No bo masz tutaj bardziej ten, wiesz, no tak. Inaczej spięty, nie? Nie wiem, czy tam jakieś edukacyjne rzeczy chcesz czytać, czy nie? Nie, Kamil, to tam, wiesz, nie będziemy aż tak. Chcę wam powiedzieć, że Kamil to w ogóle jest przygotowany. Ma taki sprzęt, że może spędzić w lesie kilka dni. A tutaj który raz jesteś? Znaczy tu, w tym konkretnie miejscu, to jestem drugi raz tutaj tylko byłem. No, ale tu, wiesz, to takie tam... O, no takie spacerki, nie? No, tak. No, ale taki fajny jest kontakt z przyrodą sobie zrobić. No pewnie, że tak. Szkoda właśnie, że pogoda trochę nie dopisała, moim zdaniem, bo myślałem, że będzie chociaż troszkę śniegu, bo coś tam w nocy spadło u ciebie. No tak. Fajnie było, a tutaj w ogóle nie ma śladu. No. Coś tam pada, jakieś pojedyncze płatki śniegu, ale co to jest? No. No w ogóle rano jak wstaliśmy, tak patrzę za oknem, ale super, mówię. Mamy fajny widok, mówię. Ja już sobie wyobrażałem, że tutaj, wiesz, wszędzie śnieg i tak dalej, a tutaj tak. Taki, wiesz, jednak po prostu śnieg, nawet jak nie ma słońca, to daje taki fajny światło, no po prostu jest tak raźniej, nie? Mhm. Nie jest ponuro, no ale co zrobić, no kurczę. Wszystko ma swoje plusy jakieś tam. Tak jest, teraz się czujemy jak Robin Hood. Idziemy szlakiem zielonym, proszę bardzo. O, tak. Warto na to patrzeć, bo niby prosta droga, ale no można się zgubić, no. A jak tu byłeś, to widziałeś jakiegoś łosia albo jakiś zwierz? Tutaj nie. Zwierza? Tutaj nie akurat. Ale generalnie jak tam kiedyś właśnie tam spałem w lesie, choć tam tu zielono, spałem w lesie czy coś, no to zdarzało się borsuki, dziki, sarny, łosia jeszcze nie spotkałem, a bardzo bym chciał. A łoś jest taki kawał, powiem ci, że to kawał nie? Jest zwierzaka, no. No. No ja widziałem łosia na własne oczy. Znaczy ja też widziałem na żywo, ale nie w takich warunkach dzikich. A, takich po prostu tutaj w lesie. A tutaj w Campinosie można nocować, czy nie? Znaczy, no chyba nie. Bo są chyba wyznaczone, nie. Tak? To może powiedz widzom właśnie, gdzie można nocować, bo nie wszyscy wiedzą. Znaczy, no jest taka baza danych o lesie stworzona, można nawet jest aplikacja z lokalizacją, mapą. Można sobie tam patrzeć, ale... Wiem, że no, hardkorowcy chyba na to nie patrzą, po prostu śpią tam, gdzie chcą, no. A ty jednak patrzysz, tak? Żeby po prostu... Patrzę, bo idę się zrelaksować, a nie żeby myśleć, że jakiś leśniczy mnie zaskoczy w nocy, nie? O kurde. Także tak. A jak pierwszy raz nocowałeś, to co? Miałeś trochę pietra, czy nie? Nie, nie bałem się. Nie. No ale fajna przygoda, tak? No pewnie, no. No zależy kto co lubi, nie? Są tacy, że na przykład im przeszkadzają mrówki, boją się pająków, innych rzeczy, no to na pewno dla takich ludzi nocowanie w lesie nie będzie fajną przygodą. Ale ja tam na przykład się, mi tam nie przeszkadzają takie owady różne czy coś tam. Szefowa by się odnalazła pewnie. No, na pewno. Zresztą sama mówiła, nie? Że ich ten... Że jej by to odpowiadało chyba. No, no mogłaby mieć taką chatkę gdzieś drewnianą pośrodku lasu. Powiem ci, Kamil, że fajnie się chodzi po takim podłożu. No, czuć różnicę od razu. Takie... Może jak już jakiś czas idziesz, to nie, ale jak weszliśmy tutaj teraz, dzisiaj, to poczułem, że normalnie jakby się trochę pode mną uginało to. Tak, jest tak mięciutko, taka nie? Amortyzacja, no. I szczerze, kurde, ja to się dziwię właśnie tym, którzy biegają po ulicach i wiesz, szkoda stawów, szkoda, kurde, w ogóle nerek nawet, bo jak biegniesz, to wszystko ci się trzęsie. To takie drzewa fajne, kurde. No. A tutaj, wiesz, wchodzisz i jest, o, jest fajnie mięciutko. No i widzę, że tu tak niby na parkingu trochę tych samochodów. Widziałem, że trochę ludzi wysiadało, wracało, ale na razie nikogo nie spotkaliśmy, słuchajcie. No właśnie lubię to, że jest taka przestrzeń, czujesz właśnie się tak jakby... No sam, można powiedzieć, tak, ale
Wiesz co, możemy tu przejść, bo tu było takie przejście. Chyba tutaj, jak byłem ostatnio, to było zalane wodą. Może dzisiaj się uda przejść, nie? Coś się będzie dało tam zobaczyć. No i czuć tą przestrzeń taką, jakoś na tyle duży jest po prostu ten park, że ci ludzie się rozchodzą po nim i każdy ma miejsce dla siebie. Fajnie, fajnie, podoba mi się. Na pewno latem jest dużo przyjemniej, no bo jest ładniejsze widoki. Trawa jest zielona, jakoś tak wiesz, no wiadomo, to nie? Zależy kto co lubi, no to... Oj, tak bagniście tak jest. Bagniście jest, no ale możemy spróbować. No. Tu by trzeba po tym betoniku przejść. No to tak zrobimy, że przejdziemy po betoniku. Proszę uprzejmie, zobaczcie sobie. Kurde, powiem ci. Fajnie. Fajnie, tak? Fajnie. Fajnie. Żaby można spotkać. No tak, ja widziałem tam te takie tablice informacyjne są i tam bardzo dużo rzeczy można się dowiedzieć. Zresztą o, tutaj jest jakaś tablica właśnie. Nie wiem czy tu... Nie, chyba nie. To... O, to jakaś nora. Kurde, człowiek. O, zaraz jakiś zwierz wyskoczy. No. A tutaj są jakieś ptaki, inne rzeczy, nie? No tutaj na pewno nie przejdziemy, ale... Ale proszę bardzo, tak to wygląda, kurde, fajnie, tak, taka natura dzika, nie? Jest po prostu, nie wiem czy to dzięki temu, że tu jest po prostu park krajobrazowy i tak dalej, ale nie ma śmieci, nie? Bo wszystko pójdziesz jest. Do takiego gdzieś w terenie, gdzie są jakieś tam działki, nie? Pójdziesz do lasu, to są gdzieś śmieci, butelka, tam coś, wiadomo coś znajdziesz czasem, ale generalnie jest fajnie czysto, no widać, że nie ma tej ingerencji takiej. A są takie obszary, gdzie w ogóle jest jeszcze jakoś bardziej to ścisłe i w ogóle jest jakoś tam, nie ma w ogóle tej ingerencji. Nie? A tutaj rzeczywiście, w tej wodzie po prostu są naturalne zanieczyszczenia, powiem tak. Nie ma takiej, nie widać ludzkiej ręki, nie? Nie widać cywilizacyjnych śmieci, opowiem tak. Przeszliśmy właśnie na drugą stronę. Tutaj jest ta rzeczka, którą tam widzieliście. I szlak. Zielony i czerwony, tak? A, jakiś pies zaginął, pokaż go, może go znajdziemy. Może go znajdziemy, jakiś pień. O, to taki pienio. O, taki pienio, biedaczek. No. No co zrobić, no. Tak czasem bywa, ludzie też, niektórzy są poszukiwani. No oczywiście, że tak. Nie, to tak już jest. O. Ostatnio na Pradze była ten... Właśnie informacja, że zaginął kot i było napisane, że nagroda 20 tysięcy. To powiem ci, no łowcy nagród mogli tam, kurde, się wykazać. No powiem ci... Dużo, nie? Kurde, to musieli, kotek... muszą kochać tego kota, no. Nie? Jest to jak członek rodziny. No kurde, no. Jeszcze jak ktoś ma, wiesz, jakieś dzieci i dzieci płacą całymi dniami, gdzie jest kotek ulubiony. No tak, o. To jest problem wtedy. O. I tutaj już jest dłuższe są, tak? Te traski? Tak, dużo dłuższe. No bo tam, no sam widziałeś, takie kółeczko, nie? No tak. Fajne, bo można tam coś się poczytać, coś tego. Też widoki też fajne, ale jak ktoś właśnie planuje taki dłuższy spacer, no to w tą stronę. A najważniejsze jest to, że to jest taka darmowa rozrywka, jak to Kamil mówi. Nie trzeba jechać do aquaparku, czy do jakiegoś Legolandu, czy czegokolwiek, no tak. Gdzie są tłumy i... Jeżeli ktoś nie lubi tłumów, a chce jakąś rozrywkę, to nawet z dziećmi tutaj do parku no może tak. Przyjść. Już jeszcze dodając do tego aspekty zdrowotne, bo spacer sam w sobie jest fajną aktywnością. Nie wymagającą, a jakby no polepszającą wszystko. To właśnie jeszcze to powietrze jest trochę inne. Jest to właśnie, że chodzimy po takim runie leśnym, a nie po chodniku czy tam betonie. Także dla zdrowotności, słuchajcie, ja osobiście nie lubię biegać, aczkolwiek w wojsku musiałem co roku zaliczać 3000 na czas i zawsze się do tego przygotowywałem, żeby po prostu zdać przynajmniej na czwórkę, piątkę, ale nie lubiłem, no i nie jakoś, nie wiem, nie mogę polubić biegania, no powiem tak, ja, wiesz, jak trzeba to pobiegnę, no nie, to, aha. Wiesz, tak samo... Właśnie jak się przygotowywałem do egzaminu właśnie w wojsku, to jednak się przygotowywałem do tego biegania, więc musiałem się zmusić i te kilka tygodni przed egzaminem po prostu dwa razy w tygodniu sobie rano zrobić zaprawę poranną
i przynajmniej te, wiesz, przynajmniej kilometr czy dwa kilometry przebiec, nie, żeby złapać kondycję. Aha. Ale nie, nie jest to dla mnie, nie sprawia mi przyjemności, powiem tak. Ja nie lubię takich dystansów, ale jakieś takie sprinty na przykład, to okej. Okay. Czasem nawet aż mam ochotę po prostu rozpuścić wity, jak ja to mówię, rozpuścić wity, po prostu pobiec i poczuć to takie przyspieszenie właśnie tętna, to oddech taki szybszy. I to też fajne, też człowiek jak się zmęczy, to się potem lepiej czuje, nie? Tak, ale to, wiesz, są różne formy zmęczenia, nie, no, to nie trzeba tak biegać. No. Oczywiście, że tak. Aczkolwiek, wiesz, jakbym się miał przygotować na przykład, nie wiem, do jakiejś walki MMA czy coś, wiesz, dla przykładu, no tak, tak, no to, tak, to bym się zmusił do tego biegania, bo jednak bieganie poprawia kondycję i to bardzo. No jest to jakby też najszybszy właśnie sposób, żeby się zmęczyć, nie? Tak. I no i efektywny bardzo. No ale taki spacer czy po górach, no to też jest, wiesz, to też daje jednak takiego, no, powera, nie? Przede wszystkim po górach, bo chodzi o tą też różnicę poziomów, te wzniesienia, bo po płaskim to jednak jak ktoś tam chodzi codziennie na przystanek, coś tam, to jakoś tam się jest przyzwyczajony, a wystarczy chwila właśnie pod górę i zupełnie inny temat. Dwa szlaki nam się rozwidlają. Który wybierasz? No co, idziemy może czerwonym, co? Ja szczerze... Czy szczerze? No to... Szczerze nie pamiętam, którym szedłem ostatnio, także... Dobra, idziemy może... przed siebie. Zielony? Idziemy. Dobra. Przed siebie, no tam zielony. Już... Co za różnica, szczerze, no... Każdy może być ciekawy... no i tyle. Z takich, wiesz... tematów jeszcze wysiłkowych, słuchajcie, to ja na przykład lubię bardzo rower. I rowerem rzeczywiście możesz też sobie narzucić to tempo. Mhm. I rower, ja mam problem tego typu, że od zawsze mam problem taki, że jak biegam, to po jakimś czasie po prostu bolą mnie nerki. Jakoś, aha, tak się odbijają, wiesz. Aha. I mam to nawet sprawdzone po prostu przez lekarzy. Zdiagnozowane, tak. I dlatego ja może też to bieganie jakoś mi nie wchodzi, bo jak ja ze 3 dni pod rząd pobiegam, to powiem ci, że tak mnie bolą nery, że szok. I po prostu rower. Najbardziej lubię rower, bo sobie można wsiąść i rowerem można tylko tyle, że dupa boli od na początku, ale to jest kwestia przyzwyczajenia. Można sobie kupić gacie z pampersem, że tak powiem, i tyle. Odpowiedni strój i można po prostu trenować, nie? No ja bym nawet powiedział, że nie musisz mieć odpowiedniego stroju. Ubierz się po prostu tak, jakie są warunki pogodowe i tyle, no. Nie każdy musi od razu lajkry kupować, żeby sobie na wycieczkę pojechać rowerem, no. No nie, no to tak, ale nie, ja w takim sensie wierzę, że tam, żeby trochę się uchronić od tego bólu czy obtarcia. No tak, tak. W takim sensie, bo generalnie to, wiesz, można pojechać w spodenkach, w bluzce i tyle, tak? Ja też lubię rower, aczkolwiek jednak chodzenie to moja taka ulubiona aktywność. No są tacy, że nie lubią, nie? Też chodzić, no tak, w ogóle. O kurde, gdzie ja mam iść? Daj spokój, nie? Znaczy najgorsze to jest takie, myślę, ja tak miałem nieraz i właśnie takie, to taka mentalność jest po prostu, że traktujesz coś jako strata czasu i takie, że wszystko musi być po coś, tu robisz coś po coś, tu robisz po coś. A właśnie fajnie jest tak, żeby głowa od tego odpoczęła, żeby zrobić coś po prostu i nie liczyć czasu, wiedzieć, że kurczę, przyjeżdżasz tutaj rano, nie masz nic do roboty po prostu, no i głowa się trochę resetuje, no. Tak jest, bo niektórzy od razu, a po co ty chodzisz? Albo na przykład, Adam, no co ty jeździsz w tych wyścigach w kółko tym samochodem, przecież ileś tych okrążeń robisz, po co to robisz? A ja, słuchajcie, nie robię tego po co, ja robię to dla mojej przyjemności. Sprawia mi to ogromną przyjemność. I ja nie liczę, że wydałem tyle na opony, czy tamto, siamto. Po prostu zarabiam jakieś pieniądze. Jak to wczoraj oglądałem, słuchajcie, świętej pamięci Janka Nowickiego, który powiedział, że on nie jest kolekcjonerem pieniędzy. On dużo zarabia, dużo wydaje, on po prostu żyje. I to mi się spodobało. Powiem ci, fajnie wytłumaczone w taki sposób, kurde. Co, pieniądze zabierzecie później, kurde, do grobu, czy coś? Też się po coś zarabia te pieniądze, trzeba je wydać, no. I tyle, no, także tak. A można też nie wydawać i zrobić sobie właśnie taki spacer, jak my dzisiaj robimy. No, czyli aktywność dla sklerusów. No, idziemy prawie godzinkę tutaj z tej strony drugiej, czyli co przeszliśmy przez ulicę.
pomału będziemy kończyć nagrywanie, bo tak naprawdę robi się coraz bardziej ciemno i po prostu guzik zobaczycie. No tak, minie ta godzinka właśnie i zaczniemy wracać, czyli to będzie następna godzinka powrotu i właśnie tak, żeby po prostu zdążyć przed tym, jak się ściemni. Całkowicie, tak. Tak, tak. I może sprawdzę, ile tutaj zrobiliśmy już właśnie kroków. Przeszliśmy. Dokładnie. Ale już tutaj w ogóle jak się stanie, no poczekajcie, na chwilę może się zatrzymajmy, czy usłyszycie cokolwiek, nie? Coś tam słychać, ale taki nie słychać. Huk, ale to... to nie jest to, co było, jak nie. Tam poszliśmy, nie? Można powiedzieć, że jest taka cisza, ten huk. Ja też nie wiem, na czy to... Bo jak byliśmy bliżej, no to można było powiedzieć, że to był huk taki właśnie jeszcze samochodowy, ale tutaj jest taki huk... Już tutaj, głuchy taki. Już tutaj nie usłyszysz takiego, że pojedynczy samochód jedzie. To jest po prostu huk i ja nawet nie wiem, czy to jest na pewno z ulicy, czy to jest już taki huk po prostu jakiegoś wiatru, czegoś. Tak, wiesz. Tak jest. Dobra, ile tam kroków zrobiliśmy, bo żeby zacznę się? Ale to dzisiaj, to jest 8 tysięcy, ale tu zaczęliśmy. Czyli jak zaczynaliśmy, to... A kurde, no ja dzisiaj przed tym to zrobiłem, nie wiem, z 500 kroków. No tak, bo my dzisiaj jest sobota i tam jakieś rzeczy robiliśmy. Nagrywaliśmy też ze dwa odcinki, to jest trzeci odcinek w ogóle. Tak się złożyło, spontanicznie wyszło. No, no dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że się podobało, jak Kamil poszedł tą siódemą w las. O, Kamil coś tam zobaczył. Ale to wygląda szczerze jak psia, ale... Jak psia? Nie, to nie jest psia, to jest jakiś jeleń czy coś, wiesz, albo coś, no nie wiem, a może jakiś borsuk, nie mam pojęcia, dobra, nie będziemy teraz... Może widzowie będą wiedzieć. A! No kurde. Niespodzianka na drodze. Ale to widzisz, to jest taka przyjemna kupa, to nie jest taka kupa jak na drodze. Nie, była, no nie? To co na drodze było, to była masakra. No to masakra, można było się patrzeć, jeszcze tam obracać, nawet palcem bym mógł ją przewrócić na drugą stronę. Taka kiełbaska. A tamto jak się spojrzałem, to od razu odruch wymiotu. No i że, powiem wam szczerze, że szefowa cały dzień nie jadła. O, są drogowskazy, to może nawet z kamerką tam podejdziemy, żeby tak jest. Zobaczyć, ile kilometrów jeszcze prowadziłby ten szlak na przykład, gdybyśmy chcieli nim przejść całym. To sobie zobaczymy i wam pokażemy od razu przy okazji. No i tak, i co, jak wam się podobało, jak Kamil poszedł swoją siódemą w las, co? Napiszcie. Mi się podobało, no jeszcze nie raz będę szedł. Tak. Tu się przecina żółty szlak. O, proszę bardzo, tak to wygląda. I tu są drogowskazy. Babska Górka. Babska Górka. O, widzisz? Sosna powstania z 1863. No niecałe 4 km. No dzisiaj nam się nie uda, nie? No nie, dzisiaj nie, ale może kiedyś, kurczę, się wybierzemy na cały dzień, nie? A masz do parkingu, masz 3,8 km. A, to tyle dokładnie, do tego, który tam... tak mi się wydaje, nie? No, tak to wygląda. No dobra, słuchajcie, życzymy wam wszystkiego dobrego, a my zasuwamy dalej. Nabijamy kroki, bo to tylko dla zdrowotności. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.